W jednej z malowniczo położonych warowni na Dolnym Śląsku spotkać można ducha kasztelanki Małgorzaty. Jej ojciec postanowił wydać ją za starego i niemiłego jej sercu, lecz bogatego barona. Małgorzata postanowiła więc co rychlej zostać majętną wdową. W kilka dni po hucznym weselu wybrała się podziwiać z nim piękne widoki z zamkowych murów. I kiedy małżonek zapatrzył się w dal, Małgorzata zepchnęła go w przepaść. Ten zbrodniczy czyn widział z zamkowego okna jej ojciec, który musiał ukarać ją według ówczesnych praw. Karą za mężobójstwo było zamurowanie w lochu na śmierć głodową. Kości kasztelanki znaleziono kilkaset lat później i dziś można je podziwiać na zamku. A Małgorzata pojawia się w jasne noce na murach warowni. Interesuje Cię więcej ciekawostek z polskich miast? Zajrzyj na kanał Razem w Polskę.